Suwałkach trwa budowlane szaleństwo. Mapa utrudnień drogowych jest gęsto usiana zmianami w ruchu, a przecież jeszcze przed nami remont największego traktu wiodącego przez miasto. Kierowcom możemy życzyć tylko cierpliwości. O miesiąc przeciągną się prace na ulicy Pileckiego. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu zakończenia prac, których finał zaplanowany pierwotnie był na koniec lipca. W trakcie budowy w sąsiedztwie tej ulicy inwestycje rozpoczął jeden z deweloperów. Planuje tam wybudować duże osiedle, a to wiązało się z tym, że te osiedle musiały być skomunikowane z tą ulicą, czego projekt wcześniej nie przewidywał. Dlatego też na etapie budowy podjęto decyzję, by część tej drogi, dokładnie skrzyżowanie z ulicą Chopina, przeprojektować tak, by można było te osiedle skomunikować z ulicą Pileckiego. W związku z tym konieczne było przeprojektowanie, zawieszenie prac na tym odcinku i w momencie, kiedy już projekt był gotowy, został wydane pozwolenie na budowę dla części odcinka ulicy Pileckiego, wykonawca mógł przystąpić do robót na tym terenie. To niestety wiązało się z tym, że tych robót wcześniej nie mógł prowadzić. Dlatego też zasadnym jest to, by wydłużyć termin realizacji tej inwestycji. Od wtorku pojawiły się nowe utrudnienia na południowej części ulicy Utrata. Budowa ulicy Stulecia Niepodległości została podzielona na trzy zadania. Budowa tunelu pod torami, budowa mostu na Czarnej Hańczy i budowa drogi, która połączy ulicę Sejneńską z ulicą Utrata. Jeżeli chodzi o tunel, tutaj prace, można powiedzieć, dobiegają już końca. Jest nawet częściowe pozwolenie na użytkowanie tej konstrukcji budowlanej. Co do mostu, również tutaj inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. Prace przebiegają tutaj zgodnie z założonym planem i również nie ma zagrożenia co do terminu. Słabsze może jest tempo przy budowie samej drogi, natomiast wykonawca deklaruje tutaj, że dotrzyma wszelkich niezbędnych terminów. W tym momencie wykonywane są sieci podziemne, sieć kanalizacyjna, sieć deszczowa. Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach prosi zarówno pieszych, jak i kierowców korzystających z tej trasy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do ustawionego tam tymczasowego oznakowania. Niestety na próżno szukać na mapie opublikowanej przez Zarząd Dróg i Zieleni terminu zakończenia robót na tym odcinku Krajowej Ósemki. Tego lata jednak kierowcom korzystającym z pozostałych odcinków Utraty lekko nie będzie, ponieważ lada moment rozpocznie się naprawa nawierzchni tej ulicy po zniszczeniach dokonanych przez tiry. Prace wykonywane będą aż do końca października. Do końca czerwca natomiast zamknięte pozostanie skrzyżowanie Kościuszki z Mickiewicza i Waryńskiego. Firma naprawiająca nawierzchnię zakończyła już spoinowanie nowo ułożonej kostki. Teraz beton wiążący kamienną nawierzchnię schnie. Po przerwie na Blues Festival zamknięty zostanie kolejny odcinek Kościuszki, ale skrzyżowanie przy ratuszu będzie drożne.